Witam Państwa, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam. Dzień dobry, szczęść Boże, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie. Pamiętajmy, że jesteśmy wciąż w atmosferze pandemicznej, więc te przepisy, różnego rodzaju obostrzenia, one nas bardzo mocno obowiązują. Jeżeli ich nie przestrzegamy, to wiadomo, może to się przełożyć na utratę naszego zdrowia, czy zdrowia naszych bliźnich, a nawet czasem i życia. Słyszymy o różnego rodzaju zachorowaniach, także w naszym kochanym mieście Suwałki. Dlatego też właśnie to przysłowie, szczerzonego Pan Bóg szczerze, niechaj nam towarzyszy. Poza tym jesteśmy wciąż na początku nowego roku szkolnego 2020-2021. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy ten rok rozpoczęli. Oczywiście też apeluję i proszę, żebyśmy te przepisy, te obostrzenia przestrzegali w szkole. Wy, kochane dzieci, wy, kochana młodzież, my wszyscy, którzy mamy w jakiś sposób związek ze szkołą, żeby w ten sposób zapewnić to bezpieczeństwo i żeby w ten sposób też zapewnić właśnie to nauczanie w szkole, bo jak wiemy i dzieci, i młodzież, i nauczyciele, i wszyscy w jakiś sposób stęsknili się za szkołą, od której byliśmy odciągnięci właśnie poprzez pandemię na kilka długich miesięcy, oczywiście tych i nie tylko wakacyjnych, ale także przedwakacyjnych, to właśnie nauczanie online, ono nie zawsze jest takie, jakie być powinno. Dlatego też właśnie to nasze zachowanie, to nasze bycie w atmosferze tej właśnie takiej bezpiecznej, przestrzegającej te przepisy, o których mówię, zapewni nam i zapewnia na pewno to, że szkoła będzie funkcjonowała w sensie rzeczywistym. Poza tym, drodzy Państwo, jesteśmy już pod koniec lata i tuż właśnie na początku nowej pory roku jesieni. Jeszcze zostało kilka dni, jeszcze zostało około tydzień i potem wejdziemy w nową porę roku, wejdziemy w jesień. Chociaż oczywiście, jak mówię, wrzesień to już jesień, ale taka kalendarzowa jesień, na tę kalendarzową jesień jeszcze troszeczkę trzeba poczekać. Jeszcze właśnie około tygodnia. Poza tym, proszę zauważyć, dzisiaj jest 13 września. Jest to data taka bardzo specjalna. Jest to data fatimska, właśnie cykl objawień fatimskich. On ma miejsce między 13 maja a 13 października. Matka Boża w Fatimie objawia się przez 6 miesięcy każdego 13 dnia poszczególnych miesięcy. I tak 13 maja, 13 czerwca, 13 lipca, 13 sierpnia, właśnie 13 września. Jeszcze pozostanie nam 13 października i wtedy zakończy się właśnie ten cykl objawień fatimskich. Tutaj mamy w tle Matkę Bożą Fatimską. Myślę, że do niej warto właśnie w takim dniu zwrócić się, do niej pomodlić się o to, żeby ona też jako uzdrowicielka chorych, żeby była z nami w tych właśnie czasach, które obecnie przeżywamy. To właśnie 13 września. Poza tym, kochani, jesteśmy na początku tygodnia, 10 tygodnia wychowania. Jak wiemy, taki tydzień wychowania obchodzimy zawsze we wrześniu, na początku nowego roku szkolnego i taki tydzień wychowania rozpoczynamy dzisiaj, dzisiejszą niedzielą. Zakończy się on w następną niedzielę, 19 października. Tak jak każdy tydzień, czy to tydzień bezpiecznego podróżowania, czy jakiś tam jeszcze inny tydzień, tak samo tydzień wychowania ma swoje hasło i właśnie takim hasłem są następujące słowa: budujemy więź. Właśnie budowa więzi. My wiemy, że te więzi pośród nas jako ludzi są bardzo mocno zachwiane, są bardzo mocno rozregulowane. My dzisiaj stawiamy na więzi bardziej te cyfrowe, bardziej jesteśmy zaprzyjaźnieni z komputerem, z telewizorem, z radiem, czy z internetem, czy z jakimś tam jeszcze innym laptopem. To nas bawi, to nas cieszy. Zamykamy się właśnie w tym świecie cyfrowym, otwieramy się w ten świat cyfrowy, a zamykamy się w ten świat personalny. Dlatego właśnie więzi, odnawiamy te więzi, budujemy te więzi, żeby właśnie to personalne traktowanie człowieka nie poprzez ekran, nie poprzez komórkę, nie poprzez cyfry, ale w sposób realny, w sposób rzeczywisty. Oczywiście, jeżeli mówimy o tych więziach, to mamy na myśli te więzi wertykalne i horyzontalne. Przepraszam, wertykalne to w ten sposób, a horyzontalne w ten sposób. Wertykalne to znaczy ja, Bóg,
więzi z Bogiem, czy ja jestem właśnie w tych relacjach z Bogiem poprzez modlitwę, poprzez niedzielną mszę świętą, czy jestem w relacji z Bogiem poprzez właśnie te duchowe wartości, czy On, Bóg, jako mój Stwórca, jako mój Ojciec, czy On ma miejsce w moim życiu, ta właśnie relacja pionowa, następnie ta relacja pozioma, czyli ja, człowiek, czy właśnie my jesteśmy właśnie w tych relacjach dobrych, mąż z żoną, żona z mężem, dzieci z rodzicami, rodzice z dziećmi, sąsiad z sąsiadem, czy jakieś tam jeszcze inne relacje w zakładzie pracy, czy właśnie komórka, czy ten laptop, czy jakieś tam jeszcze inne techniki cyfrowe nie wyparły człowieka i w to miejsce nie wprowadzi właśnie czegoś takiego bardzo zimnego i bardzo niebezpiecznego, co powoduje, że człowiek odchodzi od siebie w sensie personalnym, w sensie realnym. Właśnie budujmy te więzi i módlmy się o to, żeby właśnie te więzi były zawsze żywe i niech ten tydzień, który właśnie rozpoczynamy, tydzień wychowania, będzie tygodniem, który pozwoli nam na to, byśmy byli właśnie jako ludzie w sensie personalnym. Poza tym, drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela to 24. niedziela zwykła. I gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy następujące słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Trochę skrócę, bo myślę, że czas już mój dobiega końca tutaj przed obiektywem, prawda? Tutaj pan redaktor o tym nawet już informuje. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeżeli mój brat przeciwko mnie wykroczy? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Zobaczmy, święty Piotr ma problem. Ile razy to ma przebaczyć drugiemu człowiekowi, temu człowiekowi, który przeskrobuje wobec niego, który tam podstawia mu nogi, czy nawet jakieś inne jeszcze przedmioty, żeby się przewrócił. Jak ja mam się w takim wypadku zachować? Czy zgrzytać zębami i zarzekać się, że albo pójdę z tobą do sądu, albo w ogóle nie wybaczę tobie aż do grobowych dech, albo niech cię święta ziemia pochłonie, tam jeszcze czasem jeszcze inne takie życzenia bardzo negatywne. Właśnie święty Piotr ma problem z przebaczeniem, dlatego pyta Jezusa, czy mam przebaczyć aż 7 razy. Zobaczmy, dla niego przebaczenie aż 7 razy jest bardzo taką dużą liczbą, ale Pan Jezus go tu zaskakuje i mówi: Piotrze, nie mówię ci, że aż 7 razy, ale aż 77 razy. Zobaczmy, że to przebaczanie ma być nie taki charakter akcydentalny, nie jakiś przypadkowy, ale ono musi być cały czas. Cały czas, więc żyjemy w atmosferze przebaczenia, czyli żyjemy w atmosferze miłości. Bóg bogaty w miłosierdzie, jest takie przysłowie japońskie, które mówi tak: odpuść, a zwyciężysz. Jeżeli odpuścimy, jeżeli przebaczymy, to już jesteśmy zwycięzcami. My wtedy, proszę Państwa, nie poddajemy się, nie uciekamy się, nie robimy z siebie tchórzy, ale robimy z siebie bohaterów. Brzmi to troszeczkę dziwnie, ale taka jest rzeczywistość. Odpuść, a zwyciężysz. Poza tym proszę zwrócić uwagę na tą piękną modlitwę, którą codziennie odmawiamy, modlitwę Ojcze Nasz. Tam mówimy: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Zwracamy się do Boga o to, żeby On odpuścił nam nasze winy, ale pod warunkiem, że my też odpuszczamy naszym winowajcom. Módlmy się o to, kochani, żebyśmy umieli przebaczyć, żebyśmy żyli w atmosferze przebaczenia, żebyśmy żyli w atmosferze miłości przebaczającej i módlmy się do Boga, bogatego w miłosierdzie, żeby On właśnie tym swoim miłosierdziem ogarniał nas wszystkich, żeby uczył nas właśnie tego przebaczenia, tej postawy przebaczenia, tej postawy, która sprawi, że będziemy bardziej ludźmi, że będziemy bardziej bliscy siebie, bardziej bliscy naszych bliźnich i bardziej bliscy także z naszego Boga, naszego Jezusa Chrystusa, który wzywa nas do przebaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, wciąż jeszcze letni, wrześniowy, pandemiczny oczywiście, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.